Połowa lat 2000 to czas, kiedy w Stoczni Szczecińskiej jeszcze woduje się statki. W Alei Kwiatowej można kupić kwiaty, a o rozbiórce grzybka nikt jeszcze nie myśli. Katedra nie ma iglicy, a do starej rzeźni można dojechać pociągiem. Rok 2005 to czas, kiedy prezydentem Szczecina jest Marian Jurczyk, a w Stanach Zjednoczonych debiutuje YouTube. Wtedy też powstaje portal wszczecinie.pl. To również czas, kiedy internet nie jest ogólnodostępny, a szczecinianie narzekają, że w tym mieście nic się nie dzieje. Misją założycieli portalu jest pokazanie, że to nieprawda. Nie chodzi o to, że nic się nie dzieje, tylko brakuje miejsca agregującego ważne informacje. Powstaje więc pierwsza wersja wszczecinie.pl. Potem kolejne. Redakcja się powiększa i liczy obecnie 10 osób, a portal stał się najbardziej opiniotwórczym medium województwa zachodniopomorskiego. Dziś będziemy komentować przemiany, jakie przeszło nasze miasto na przestrzeni 18 lat. Które miejsca zmieniły się nie do poznania? Za czym szczecinianie tęsknią najbardziej? Kim są szczecińscy bohaterowie? I jak sprawić, by Szczecin przyciągał turystów i studentów? Zapraszamy!